cenach trudno powiedzieć, bo ceny jabłek nie nadążają nad rosnącymi cenami kosztów produkcji. Wyższe koszty środków ochrony, wyższe koszty pracowników, energia, paliwo i inne koszty związane z dodatkowe, które kiedyś producent nie musiał ponosić, typu certyfikacja, inne zastępcze środki, które też są wycofywane, były tanie, a wchodzą teraz drogie. Więc jabłko, jakby cena jabłka, ciężko jest dogonić tym kosztom. Wiadomo, że ta cena początkowa była ceną wysoką i w czasie zbiorów te ceny na pewno się obniżą, ale ja bym był dobrej myśli i jeżeli ktoś ma naprawdę dobry towar, to żeby cenił się, tak? Cenił, bo faktycznie te koszty produkcji mogą doprowadzić właśnie do słabej rentowności w gospodarstwach i nie tylko w grupach, bo grupy czy podmioty wprowadzające owoce do sprzedaży, no niestety, no nie, muszą zarabiać też, tak? Więc muszą liczą te koszty, a niekiedy producenci sprzedają poniżej kosztów produkcji, bo żeby szybko sprzedać, żeby szybko wziąć pieniądze, więc tutaj ten trend na pewno spadkowy będzie, ale to w czasie zbiorów. Jeżeli producenci też nie będą liczyli kosztów, no to ta cena może być niska, a później się okaże, że nie zwrócili sobie kosztów produkcji. Również tak samo od dystrybutorów. Jeżeli będą też jechać, obniżać ceny, żeby jak najwięcej zarobić, to też nie będą mieli dobrego towaru, bo producent nie będzie mógł jakby wyprodukować dobrego surowca i tak dalej, i tak dalej. Więc mówiąc dzisiaj o cenie, to jest 50 na 50. Może być cena wysoka, jeżeli to wszyscy razem zrobimy, i może być cena niska, jeżeli coś się wszystko gdzieś popsuje, tak? Więc to jest 50 na 50. Każdy musi wiedzieć, za ile chce sprzedać swój towar i ile mu wystarczy. Jeżeli chce sprzedać go za 2 zł, to wiadomo, musi też zobaczyć, jaki jest wolumen tegoroczny, jak w ogóle rynek pokazuje i na świecie, jaką ma jakość tego towaru. I gdy faktycznie osiągnie tą swoją cenę, to niestety no, też musi to sprzedawać, a nie później czekać na 2,50, na 2,70, na 3, bo to wtedy zaczyna tego towaru brakować na rynku, cena idzie wysoko, nagle się wszystko otwiera, i nagle jest znowu problem, wszystko idzie do dołu, bo za dużo jest towaru na rynku. I to co roku widać takie podobne sytuacje. Oczywiście no, są też jakby wyjątki, bo finalnie to nikt nie wie, ile jest na wiosnę towaru w chłodniach, tak? Bo i jakiego towaru, czy dobrej jakości, czy coś się wydarzyło i się popsuło. Więc jedynie tylko wiosna daje nam nieraz niespodzianki. Albo bardzo duże spadki, albo bardzo duże wzrosty, tak jak widać po tym roku. Nie no, jeżeli chodzi o letnie jabłka, to popyt jest bardzo duży na letnie jabłka, jak w ubiegłym roku. I ceny też są wyższe i popyt też jest wyższy. Natomiast można zauważyć, że tych letnich jabłek jest dużo mniej. Bardziej więcej zostało jesiennych i zimowych na drzewie niż tych letnich. I dlatego też jest spowodowane tym, że ta cena jest wysoka. Też można porównać, że ta cena z końca zeszłego sezonu została i tą tendencję ma taką cały czas się utrzymującą. Chociaż czym bliżej nowego sezonu, ta cena, jak widać, już idzie do dołu i będzie na pewno niższa, ale też nie można jej obniżać tak, żeby nie starczyło nam na
na zwrócenie chociaż kosztów produkcji, życia i nowych inwestycji w gospodarstwach.